dobre miejsce w sprincie drużynowym. Kowalczyk i Jaśkowiec na 5. miejscu. Największa porażka gospodarzy, największa sensacja igrzysk. Rosyjscy hokeiści za burtą. Wtorkowy hit Ligi Mistrzów dla Barcelony. Środowy hit przed nami. Za chwilę Arsenal Bayern. Sport, Sylwia Dekiert, dobry wieczór Państwu. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec długo liczyły się w walce o podium. Ostatecznie w sprincie drużynowym Polki zajęły 5. miejsce. Złoty medal dla Norweżek. Z Krasnej Polany Sebastian Parfianowicz. Goń Justyna, goń. Tak można tytułować relacje ze sprintów. W eliminacjach Kowalczyk miała rywalki niczym tyczki, odrabiając straty po zmianach Sylwii Jaśkowiec. Polki były drugie. W finale Sylwia pobiegła lepiej. Justyna znów goniła, ale na medal sił zabrakło. No nie jestem nad człowiekiem, naprawdę. Jakby pozbierać moje czasy z tych 8 biegów, to jestem pewna, że tak z drugą z pół minuty wygrałam. Równie szybka była dziś tylko Marit Bjergen, motor napędowy norweskiej sztafety. Wróciła i wspólnie z Estberg sięgnęła po złoto. Za nimi Finlandia i Szwecja. Niesamowity przebieg miał finał męski. Na ostatnich metrach kolizja Jauho Jerwiego z Czarnkiem. Niemiec się przewrócił i stracił wszystko. Wyhamować musiał też Rosjanin Kryukow. W tych kontrowersyjnych okolicznościach Finowie sięgnęli po pierwsze zimowe złoto od 12 lat. Srebro dla Rosjan, brąz dla Szwedów. Polacy Kretschmer oraz Staręga odpadli w eliminacjach. Miarą olimpijskiego sukcesu są oczywiście medale, ale bywa też nią wysiłek i zmęczenie na mecie. A jeśli tak, to Polki ten sukces dziś niewątpliwie odniosły. Z Krasnej Polany Sebastian Parfianowicz. Justyna Kowalczyk myśli już o kolejnym starcie w Soczi, a mistrz nad mistrzami Kamil Stoch wraca niebawem do kraju. O swoich wrażeniach z igrzysk opowie już jutro. Pierwszy poolimpijski wywiad z dwukrotnym złotym medalistą zimowych igrzysk w Soczi, Kamilem Stochem. Tylko w Telewizji Polskiej, w Jedynce o 11:05. Zapraszamy. Wywiad z Kamilem Stochem jutro, a już dziś sprawdziliśmy, co słychać u innego złotego medalisty. Mistrz olimpijski Zbigniew Brudka, przygotowując się do biegu drużynowego, łyżwy zamienił na rower. Mimo, że od tego zwycięstwa minęły już 4 dni, mimo, że Zbigniew Brudka uwierzył, że wygrał, emocje są wciąż żywe. Czasami właśnie śni mi się mój przejazd i tak naprawdę muszę sięgnąć po medal, że rzeczywiście to była prawda. Dlatego medal zawsze jest w zasięgu ręki. W zasadzie z nim się nie rozstaje. Na trening też go zabrał. Tym razem trening w terenie między olimpijskimi obiektami. Dzisiaj taki dzień bez lodu, żeby troszeczkę poczuć głód, żeby po prostu być w miarę wypoczętym też przed tymi najważniejszymi startami. Bo już w piątek kwalifikacje wyścigów drużynowych. Z Brudką pojadą Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański. Ja zrobiłem może już część swojej pracy, jednak chciałbym im pomóc, żebyśmy razem mogli również stanąć na podium. Byłoby to coś wspaniałego. A jest na to szansa. Polacy to brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Mistrzostw Świata z Soczi. Nie ma lepszego nad Ole Einara Bjørndalena. Norweski biatlonista zdobył 8. złoty medal i został najbardziej utytułowanym zimowym olimpijczykiem w historii. Po medale wychodzi jak zwykły śmiertelnik do piekarni po bułki. Zmieniają się czasy, sprzęt, rywale, a Ole wciąż wygrywa. Przede wszystkim muszę podziękować rodzicom. Chyba dali mi jakiś talent. Na pewno dali. A poza tym mam niezły umysł. Umiem się motywować. Dziś znów tak było. Wybiegał na trasę ze stratą, zjeżdżał, zostawiając Norwegię na pewnym pierwszym miejscu. On nam pokazuje, że nigdy nie można się poddawać, nawet jeśli masz problemy w życiu, w karierze. Nigdy się nie poddawaj, walcz. Tego staram się uczyć od Olego. 13 medali, w tym 8 złotych, ale jeden szczególny. Oczywiście, pierwsze olimpijskie złoto to najważniejszy medal, jaki w życiu zdobyłem i nic tego nie zmieni. A czy dziś było ostatnie olimpijskie słowo wielkiego mistrza? To na pewno ostatnie igrzyska, może nie ostatnie złoto. Dwa złote wywiezie z Soczi na pewno, trzy jego życiowa partnerka Daria Domraczewa. Państwo Bjørndalenowie w klasyfikacji medalowej tych igrzysk zajmowaliby 8. miejsce. Mija 12 dzień Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Najlepiej przepracowali je właśnie Norwegowie, którzy prowadzą w klasyfikacji medalowej. Na koncie Norwegów 20 medali, w tym 9 złotych. Na drugim miejscu Niemcy, na trzecim Amerykanie. Polska zajmuje 9. pozycję z 4 złotymi medalami. Hokej na lodzie. Najważniejsza dyscyplina w Rosji. Od gospodarzy igrzysk wymagano złota. Srebro czy brąz nie wchodziły w grę. Ale nie będzie żadnego medalu, bo rosyjscy hokeiści przegrali z Finlandią 1-3 i odpadli już w ćwierćfinale.
Finowie przerwali rosyjskie sny o potędze. Dla Władimira Putina, którego interesowało tylko złoto, to policzek. Dla nas igrzyska już się skończyły. Rosjanie prowadzili 1-0, ale na ich drodze do realizacji najważniejszej misji igrzysk stanął Tuka Rask. Bramkarz Bruins obronił 37 strzałów. Nikt się nie spodziewał, że zatrzymają Rosjan, że będą grali tak wspaniale. No Rosjanie, to dla nich jest wielka tragedia. Widzieliście, co się dzieje, jaka była atmosfera zdołowania. Starcie Szwecji ze Słowenią potoczyło się zgodnie z planem. Mistrzowie świata wygrali 5-0, choć wynik otworzyli dopiero w 19 minucie. Szwedzi kontrolowali ten mecz, wygrali mimo wszystko, wydaje się, dosyć łatwo, ale musieli się sporo napracować. Igrzyska toczą się dalej. Za moimi plecami Kanada walczy z Łotwą. Tuż obok Stany Zjednoczone z Czechami. Sochi, Bartosz Heller. Na sensację nie zanosi się w innym ćwierćfinale. Stany Zjednoczone grają z Czechami. Transmisja trwa w TVP Sport HD. Kończy się trzecia tercja, kończy się mecz. Hokejści Stanów Zjednoczonych prowadzą 5-2. W internecie na sport.tvp.pl pokazujemy na żywo mecz aktualnych mistrzów olimpijskich Kanadyjczyków ze świetnie spisującymi się na tym turnieju Łotyszami. Jutro jednym z najważniejszych wydarzeń w Soczi będzie finał w hokeju na lodzie kobiet. Spójrzmy na plan transmisji. Ale zanim mecz hokejowy, pokażemy rywalizację w skikrosie. To w jedynce. W dwójce program Dowolny Solistek, a wieczorem w TVP Sport HD hokejowy finał kobiet Kanada-USA. Po zimowej przerwie wróciła piłkarska Liga Mistrzów. W pierwszych meczach 1/8 finału lepsi goście. Bayer Leverkusen przegrał z Paris Saint-Germain 0-4, a Manchester City z Barceloną 0-2. To kluczowa akcja meczu. W rolach głównych znający się doskonale z reprezentacji Argentyny Martin De Michelis i Leo Messi. Choć faul był poza polem karnym, sędzia podyktował jedenastkę i wyrzucił obrońcę City z boiska. Gol Messiego pozwolił Barcelonie kontrolować wydarzenia w ostatnich minutach. Drugą bramkę tuż przed końcem zdobył Dani Alves. O wyniku przesądziły rzut karny, którego być nie powinno, i czerwona kartka. Grając przez 40 minut w osłabieniu, nie mieliśmy nic do powiedzenia. I bez czerwonych kartek nic do powiedzenia w starciu z Paris Saint-Germain nie miał Bayer Leverkusen. Mistrzowie Francji wygrali na stadionie rywala aż 4-0, a wyjątkowej urody gola, jednego z dwóch, strzelił Zlatan Ibrahimović. Przed nami gorący wieczór z Ligą Mistrzów. AC Milan zagra z Atletico Madryt, ale hitem będzie starcie w Londynie. Mecz Arsenalu z Bayernem Monachium pokażemy w telewizji polskiej. Drużynę Wojciecha Szczęsnego czeka wyjątkowo trudne zadanie. Arsenal musi powstrzymać najlepszy zespół świata. Zespół, który dokładnie rok temu, także w Londynie, rozpoczął pucharową część walki o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. 1/8 finału Bayern ograł Arsenal 3-1. Byliśmy wtedy zbyt nerwowi na początku spotkania. Później straciliśmy po kontrataku trzecią bramkę i to przesądziło losy dwumeczu. Mecz Arsenal-Bayern od 20:25 w jedynce. Po jego zakończeniu pokażemy skróty wszystkich czterech rozegranych w tym tygodniu spotkań. Liga Mistrzów, ale przede wszystkim igrzyska w Soczi będą tematami olimpijskiego wieczoru w TVP Sport i TVP Info. Do zobaczenia jutro.